Witam wszystkich. Dzisiaj 10 ciekawostek na temat kocich oczu, na temat kociego wzroku, który fascynuje ludzi od bardzo dawna. To nie jest tak, że dopiero teraz zainteresowaliśmy się tymi kocimi oczami. Nie, teraz po prostu wiemy o nich troszkę więcej, możemy troszkę dokładniej opisać to, jak widzi kot oraz jak działa ten jego wzrok, do czego nie byli zdolni ludzie w przeszłości, którzy już wówczas byli zafascynowani tym, ile te koty widzą, jak widzą i że to, jak widzą ten świat, jest zupełnie inne niż w przypadku nas, w przypadku ludzi. Nie przedłużając, zacznijmy od tego, o czym się zawsze mówi, czyli od tego, że koty widzą inne kolory niż my. A można powiedzieć dokładniej, że widzą takie kolory jak odcienie niebiesko-fioletowego, zielonego i żółtego. Czyli po prostu są zwierzętami, które w odróżnieniu od nas widzą o wiele mniej tych kolorów, mniejszą gamę kolorów, tylko że nie zmienia to faktu, że ta ilość im wystarcza. I to nie jest tak, jak kiedyś myślano, że koty widzą tylko w odcieniach szarości, widzą tylko biało-czarno, można tak to określić, taki czarno-białe postrzeganie świata. Nie, one widzą o wiele więcej niż się nam wydawało i to jest wystarczająca liczba. Czerwony, różowy są to kolory, których nie widzą. One są odbierane jako odcienie innych kolorów. Inaczej zbudowane oko i inne postrzeganie tego świata wokół nas. Po drugie, oczywiście koty nie widzą w zupełnych ciemnościach. Tutaj żadnej magii w ich wzroku nie ma, tylko że i tak widzą 6-8-krotnie lepiej niż my, gdy tego światła właściwie nie ma. One potrzebują 6-8-krotnie mniej światła niż my, co dla nas oznacza, że gdy jest na przykład noc, to one sobie doskonale radzą, a my nie widzimy dosłownie nic. I oczywiście w czasie nocy jednak już widzą, można powiedzieć monochromatycznie, już widzą w odcieniach szarości czarno-biało, tak to może ujmijmy. Ale i tak, 6-8-krotnie lepsze widzenie w tym szczątkowym świetle od nas, to co tu dużo mówić, jest to naprawdę doskonały wynik. I tutaj od razu Was zaproszę do tego, o czym zapomniałem na początku. Zapraszam do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Każda forma wsparcia jest bardzo ważna, ponieważ, jak wiecie, nie wiecie, czasy są, jakie są dla tego kanału i żebyśmy mogli dosyć regularnie wrzucać materiały, dlatego muszę prosić o to wsparcie. I wszystkim tym, którzy udzielają tego wsparcia, bardzo, bardzo mocno dziękuję. Trzecia ciekawostka to oczywiście zakres widzenia. I on jest troszkę większy niż u nas, u ludzi. My mamy około 180 stopni, koty mają około 200 stopni. Tu też dużo zależy od kota, ponieważ koty też w tej materii się potrafią między sobą różnić. I do tego dosyć dobre postrzeganie peryferyjne, czyli na obrzeżach tego naszego wzroku. I tu należy jednak pamiętać, że nie jest to coś idealnego, tylko że w tym widzeniu peryferyjnym koty w doskonały sposób odbierają wszelkiego rodzaju ruch, co dla drapieżników jest bardzo ważną sprawą. Czwarta rzecz. Dlaczego koty mają pionowe źrenice? W odróżnieniu na przykład do tygrysów, czy też innych większych kotowatych. I tutaj chodzi o to, żeby to oko mogło zebrać w jak najlepszy sposób i wykorzystać światło. Po prostu te pionowe źrenice mają umożliwić kotom, ich oczom, ich wzrokowi jeszcze lepsze, można powiedzieć, widzenie. Wychwytywanie tego, co najważniejsze, wychwytywanie ruchu, widzenie w szczątkowym świetle. Dlaczego tygrys czy też lew mają pionowe źrenice? Ponieważ są już kotami większymi. A co ciekawe, te kotowate, które są mniejsze, czyli można powiedzieć operują tuż przy ziemi, mają pionowe źrenice. Natomiast te większe koty, które mają głowę już na wysokości nawet ponad metra, ponad 100 cm, już mają źrenice poziome, ponieważ w ich przypadku one się lepiej sprawdzają. Czyli ten kot ma te pionowe źrenice, żeby widzieć lepiej. I oczywiście wynika to też z tego, że ma taką wielkość, jaką ma, jest blisko ziemi, i one się wtedy lepiej sprawdzają. Kolejna, już chyba piąta rzecz, to, że koty nie widzą aż tak ostro jak my. To nie jest coś takiego, że widzą wszystko jak przez mgłę zamazane, nie. Wtedy dosyć ciężko byłoby im sobie radzić w życiu, one jednak dosyć sprawnie przeskakują z przedmiotów, potrafią rzeczy, których my nie potrafimy. Jeśli chodzi o tą akrobatykę, tak to już nazwijmy, a raczej prawie nikt z nas nie potrafi. Tylko że to widzenie ostre jest słabe. Na przykład tak jak widzę tutaj ten obiekt, który jest prostokątny, no to te krawędzie dla kotów nie są tak ostre. W odróżnieniu do nas, w odróżnieniu do tego, jak my to widzimy. I tu należy jeszcze raz zaznaczyć, że oczywiście wynika to z tego, że no, one mają widzieć tak, żeby móc skutecznie polować. No stąd te wielkie różnice pomiędzy nami a kotami. Ale porównanie nas, ludzi i kotów, na przykład w materii wzroku, chyba będzie na drugim kanale Ciekawostki o Zwierzętach, więc teraz już zapraszam, żebyście tam spojrzeli, zobaczyli, co się tam dzieje i na przykład zasubskrybowali. Kolejna rzecz, koty mają trzecią powiekę, tak zwaną migotkę, chociaż najczęściej jest ona niewidoczna, to ta trzecia powieka ma za zadanie nie tylko chronić, ale też ma czyścić soczewkę, też ma, można powiedzieć, za zadanie czyścić to oko i co bardzo, bardzo ważne, oczywiście też ma za zadanie nawilżać, umożliwić lepsze nawilżenie tego oka, co też jest niesamowicie ważną sprawą. No żeby te oczy sprawnie funkcjonowały, to muszą być czyste i muszą być nawilżone. Kolejna rzecz to oczywiście to, że koty nie widzą wyraźnie na tak dużą odległość jak na przykład my. W przypadku kotów jest to około 5, 6, 7 metrów. Na taką odległość widzą dosyć wyraźnie. No, z czego to wynika? Z bardzo prostej przyczyny. Dalej nie musiały wyraźnie widzieć. To chodzi o to, żeby na przykład obiekt oddalony o 6 metrów był dobrze widoczny. One jednak w tych warunkach, w których ewoluowały, w których żyją, no nie potrzebują aż tak dobrego, wyraźnego widzenia powyżej tych 6 metrów. No one mają sprawnie polować, one mają za zadanie po prostu widzieć, na przykład do tych 5-6 metrów i to jest im potrzebne. W przypadku nas ludzi jest to, różnie się to podaje, od 30 do 50-60 metrów. Nam taka dalekowzroczność, tak to nazwijmy, wyraźna jest potrzebna. Kolejną rzeczą jest to, że koty posiadają tuż za siatkówką tak zwaną błonę odblaskową, czyli błonę, która odbija światło i to światło po odbiciu może znowu trafić do receptorów na siatkówkę. Więc koty mogą lepiej niż my wykorzystać światło, które pada na oczy. Nawet to światło, które można powiedzieć, no nie trafiło w te receptory, może być po odbiciu ponownie wykorzystane. To między innymi jest jedna z tych tajemnic, dlaczego koty tak dobrze widzą, gdy jest ciemniej. No nie, gdy jest zupełnie ciemno, to oczywiście musi być jakaś ilość światła, no nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku nas ludzi, ale jednak no, o wiele, wiele lepiej niż my. Kolejną rzeczą jest to, że wzrok kotów umożliwia im widzieć część pasm ultrafioletowych, więc jednak widzą więcej. Oczywiście nie jest to pełen zakres, ale jednak koty potrafią tutaj widzieć rzeczy, których my nie widzimy. Ogólnie, no nie wiem na którym kanale, muszę zrobić materiał o tym, może na tym Ciekawostki o Zwierzętach, że my, ludzie, jednak widzimy no nieporównywalnie mniej niż niektóre inne zwierzęta. Tu nie chodzi tylko o kolory. Tutaj chodzi też o całą masę innych rzeczy, których my, ludzie, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ani nawet sobie wyobrazić. A te wszystkie wyobrażenia to po prostu próba pokazania tego w formie, którą my rozumiemy. No ale tutaj warto na przykład wpisać, jak widzi kot. Po polsku, po angielsku i na YouTubie są takie prezentacje, które jednak troszkę mogą umożliwić nam zobaczyć, jak te koty widzą. Ostatnia rzecz oczywiście to to, że rodzą się koty z niebieskimi oczami, ale po kilku tygodniach te koty już zaczynają mieć inną barwę oczu. A te koty, które mają niebieskie oczy, o czym mówiłem tydzień temu, to są koty, w przypadku których tego barwnika jest bardzo mało albo też w ogóle nie występuje. Czyli po prostu koty, które mają niebieskie oczy, to koty, które, no, można powiedzieć, nie mają wystarczającej ilości, ja to nazwę barwnikiem, który zmieni ten kolor ich oczu. No, co tu dużo mówić. Może na koniec, mam nadzieję, że się nie znudziliście, to powiem o tym, że oczywiście koty widzą nas ludzi nie w tak dokładny sposób, jak my widzimy innych ludzi, tylko że one widzą, rozpoznają nas po zapachu, po tym, jak się poruszamy, po innych rzeczach niż najczęściej nam się wydaje. Chociaż my też potrafimy, może nie po zapachu, ale na przykład po tym, jak ktoś idzie, jak się porusza, też potrafimy tych najbliższych najczęściej, czy też bliskich znajomych rozpoznać. I koty robią w podobny sposób. Ok, kończmy już ten materiał. Mam nadzieję, że w ciągu ponad miesiąca już wrócimy z taką publikacją, taką jak wcześniej, czyli taką naprawdę regularną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że może w tym tygodniu już się troszkę uda przynajmniej 4 materiały wrzucić. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ty masz jakieś ciekawostki na temat kotów, zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za oceny, za komentarze, za polecanie tych materiałów. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Każde obejrzenie, każdy komentarz, każde polecenie jest bardzo ważne. To wsparcie poprzez Patronite'a i postawienie symbolicznej kawy oczywiście również. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i zapraszam ponownie.